Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego gameplaya Cyberpunk 2077. W tej chwili zbliżam się powoli do budynku G8, mega budynku. Już nie pamiętam, kiedy był numer, ale chodzi o to, że kontynuujemy tą misję z tym automatem Barrym, jeśli dobrze pamiętam. Nie wiem, czy dobrze pamiętam jego imię. Ale coraz wyskakuje jakiś nowy etap, a wiem, że właśnie ta misja ma takich parę etapów i takim innym trochę wózkiem jadę teraz. Nie swoim własnym, tylko takim o... Nie jest jakoś specjalnie urokliwy, ale podoba mi się, że jest taki właśnie... Ma taki swój brzydki urok takiego starego, mało urokliwego samochodu. A tu zawsze kogoś muszą... Nie mu cały czas chyba wiedzę wypisują tę kartę. No. Chwila. Gdzie jest Brendan? Zabrali go. Tak po prostu. Mówili, że muszą przeanalizować jakieś dane. Próbowałam ich zatrzymać. Mówiłam, że to mój najlepszy przyjaciel. Spojrzeli na mnie jak na wariatkę. Pewnie z nim nie rozmawiali. Nie wiedzą, że Brendan jest... Że nie jest zwyczajnym automatem. Wiedziałam. Też to poczułeś? On jest... Jak człowiek. Zabrali go do punktu obsługi. Jednemu chyba zrobiło się mnie żal czy coś, bo dał mi wizytówkę. Proszę, sprowadź go z powrotem. Ja nie dam rady bez niego. Ja automat. Jedziemy, a co? To chyba trochę po ten tytuł filmu Ja Robot. No nie, jeszcze gliny dupnąłem. 0211 Westbrook. Proszę o potwierdzenie. Gdzieś tutaj. Klient? Nie może być. Czym mogę służyć? Co to za miejsce? Witamy w punkcie obsługi SoftSys. U nas twoja elektronika dostaje drugą szansę. Naprawiacie sprzęt? Po cholery, nie prosi kupić nowy? Patrząc na to, ilu mamy ostatnio klientów, sam zadaję sobie to pytanie. Chcę się zobaczyć z Brendanem. Podobno ktoś go tutaj przywiózł. Jakim znowu Brendanem? Serio pytasz? Gdy energii masz za mało, wlej espresso w swoje ciało. Czy A, ten automat, co go niedawno przywieźli. Fajne ma te hasełka, nie? Chwytliwe takie. No, ale przykro mi bardzo. Nie mogę cię wpuścić na zaplecze. Jeszcze mi coś rozwalisz. Może kilka eurodolarów sprawi, że jednak przemyślisz tę decyzję. Właściwie to trochę tak, jakbym brał forsę od klienta, nie? Dobra, wbijaj do środka. Instalacja zaraz się skończy. Instalacja? Brendanku, Brendanku. Please don't. Kogo ja widzę? Lee? Jaka miła niespodzianka! Przyszedłeś się ze mną pożegnać? Jak to pożegnać? Chyba nie idziesz na złom. Przyciągałeś klientów jak magnes. Dziękuję za komplement, ale w tym właśnie tkwi problem. Wygląda na to, że troszkę przesadziłem z efektywnością. Właśnie aktualizują moje oprogramowanie. Podobno zrobiłem się zbyt podobny do człowieka. Szef mówi, że klienci czasem czują się przy mnie nieswojo. Niepotrzebnie wykorzystywałem w rozmowach wiedzę o ich... Gdy ktoś musi pogadać, idzie do psychologa, a nie do maszyny z kolą.
Co mnie obchodzą twoi klienci? Przecież w zasadzie jesteś już świadomym bytem. To tak jakby zrobić człowiekowi lobotomię. Albo gorzej. Zabierają ci samą świadomość. O, rozumiem. Myślałeś, że mój system osiągnął poziom sztucznej inteligencji AGI? Jestem tylko gadającym automatem z napojami i trochę za bardzo udanym algorytmem prowadzenia rozmowy. Jak to? A co z Teo? Mówiłeś, że jest ładna, współczułeś jej. Wykształciłem definicję piękna podczas rozmów z klientami. Podobnie było z empatią. Mogłem się domyślić. Cholera. Musisz mieć genialnego technika. Oho, aktualizacja niedługo się skończy. Przekaż Teo, że będzie mi jej brakowało. Pewnie chciałbyś, żeby mnie to zasmuciło. Tak jakbym naprawdę zyskał samą świadomość. Opowiem ci mój ostatni dowcip. Użyję bohaterskiego tonu, jak dzielny przyjaciel, który śmieje się śmierci w twarz. Chcesz? Wiesz co? Chcę. Fajnie czasem poudawać, że wierzy się w bajki. No, Vi. Nie roztkliwiaj mi się tu. Musisz żyć dalej. Powiedzieć Teo, że ma w sobie siłę. Zawsze ją miała. Powiem. Hej, Vi. Gdzie był Johnny Silverhand po wybuchu bomby w wieży Arasaki? Nie wiem. Gdzie? Wszędzie, Vi. Wszędzie. Instalacja aktualizacji zakończona powodzeniem. Żegnaj, Brendan. Będzie mi cię brakowało. Ja pierdzielę. Trochę taki dołujący ten fragment. Co tu jest? Pliki. Uwagi o stanie technicznym eksperymentalnego automatu z napojami typu Brendan. Ostatni przegląd techniczny automatu potwierdził wcześniejsze przypuszczenia. Sam uczący się algorytm rozmowy osiągnął nieco podziałanie na zaawansowany poziom w krótkim czasie. Brendan wykorzystuje swoje programowanie w dwóch głównych celów. Formułowanie dowcipnych haseł reklamowych zgodnie z założeniem projektu, nawiązywanie relacji z klientami niezgodne z założeniem projektu. Rozmowy z Brendanem są odczytywane przez klientów jako próba pozyskania ich danych albo przejaw sztucznej inteligencji typu AGI. Oba te czynniki przekładają się na spadek sprzedaży, zwłaszcza że błąd w kodzie maszynowym umożliwił automatowi okazjonalne obdarowywanie klientów darmowymi produktami. Zalecam odinstalowanie systemu eksperymentalnego i zastąpienie go standardowym systemem operacyjnym. Starszy technik Jerry Miller. PS, to cholerstwo wiedziało o mojej ostatniej kłótni z żoną. Zastanówcie się, czy nie pchnąć go jakiejś korporacji w charakterze programu szpiegującego. Być może byłoby z tego niezłe pieniądze. Ja pierdzielę. Głosuj na Peraleza. A to czytałem. Wydarzenia. O mnie. Patrzcie, tego tu jest, nie? Kamala Jones. Jestem taki, powiem wam, troszkę. Trudno powiedzieć. Ten cały Teo. O matko, trzeba się tak daleko jechać. No ale cóż, pojedziemy. Jedziemy.
To jest jedna z tych misji, których nigdy nie robiłem przy pierwszym podejściu. Więc jest tak specyficznie. Taka dobra misja i takie łatwo ominąć. Ciekawe co tym razem. Jak? Znalazłeś go? Gdzie jest? Kiedy wróci? Znalazłem. Kazał przekazać, że zawsze miałaś w sobie siłę. To wcale, a wcale nie brzmi jak dramatyczne pożegnanie. Powiedz, że niepotrzebnie się przejmuję. Bo przesadzam, prawda? Zawsze zakładam najgorszy scenariusz. Spóźniłem się. Zaktualizowali mu oprogramowanie. Czy to zła wiadomość? Brendana już nie ma. Zastąpili go jakimś gównianym programem, który instalują w każdym automacie. Kazał przekazać, że będzie mu cię brakowało. Kurwa! To znaczy, dzięki. Ta durna maszyna była najlepszym, co mnie ostatnio spotkało. Wiesz, Brendan wyciągnął mnie z naprawdę mrocznego miejsca. Bez względu na to, czym tak naprawdę był. Ja też będę tęsknić. Ja automat. Kurde, to jest taka deep misja, jak Boga kocham. Dobra, puścimy sobie ten wózek. I teraz pojedziemy do paralezów. Będzie Bunraku. Jak daleko do nich mamy? Kilometr, więc... Może użyjemy naszego Majmaja. Czy on stoi? Fajny kawałek, Morro. Fajna staladiowa, przyznam. Bardzo fajna, jakoś tak się te kawałki podobają. A no tak. Zapraszam na górę. Dzięki. Potem trzeba się też będzie spotkać z panem. Miło cię znowu widzieć. Co się stało? Chodź, Jefferson wszystko ci wyjaśni. Właśnie kończy przygotowania do debaty. Wszystkie spotkania na dziś zaplanowałam mu poza domem, żeby nikt nam nie przeszkadzał. W czym właściwie mieliby nam przeszkadzać? Już za moment wszystkiego się dowiesz. Wiem, czyje fiuty ściskają i kto im właśnie do tyłków, ale mam to gdzieś.
Muszę kończyć. Wprowadźcie poprawki, później to przegadamy. O, dobrze, że jesteś. Jefferson. Usiądź proszę, wszystko ci opowiem. Mieliśmy włamanie. I to dosyć dziwne. W jakim sensie? To było parę dni temu. Obudził mnie hałas w środku nocy, więc wziąłem pistolet i wyszedłem z sypialni. Zobaczyłem obcego mężczyznę. Wyglądało, jakby sięgał po broń, więc strzeliłem. Trafiłeś? Nie wiem. Nagle mnie zamroczyło, straciłem przytomność. Rano nie było po nim śladu. Dlatego chcę, żebyś go znalazł i odkrył jego motywy. Dlaczego akurat ja? Nie lepiej wynająć detektywa? Wolę korzystać ze sprawdzonych kontaktów. Słusznie. Udało ci się rozwiązać zagadkę śmierci poprzedniego burmistrza. Ufam więc, że mogę ci powierzyć również tę sprawę. Wezwaliście policję? Nie możemy sobie pozwolić na szum wokół tej sprawy. Wiesz, dziennikarze mają swoich informatorów NCPD. Gdybyśmy zgłosili włamanie, zaraz byśmy mieli na głowie media. Żadnych gliniarzy, kumam. Oczywiście daliśmy znać o całym zajściu SSI. To znaczy naszej ochronie. Czy włamywacz coś ukradł? Zniszczył coś? Nie sądzę. Nie zauważyłam, żeby cokolwiek zniknęło z domu. Możliwe, że Jefferson go spłoszył. Mówiłeś, że straciłeś wtedy przytomność. Tak, jak tylko do niego strzeliłem. I co było dalej? Nic. Obudziłem się rano we własnym łóżku, z potwornym bólem głowy. I żadnego pomysłu, jak znalazłeś się z powrotem w sypialni? Nie. Nie mam pojęcia. Elizabeth też nie. Mówiłeś, że straciłeś wtedy przytomność. Tak, jak tylko do niego strzeliłem. I co było dalej? Nic. Obudziłem się rano we własnym łóżku, z potwornym bólem głowy. I żadnego pomysłu, jak znalazłeś się z powrotem w sypialni? Nie. Nie mam pojęcia. Elizabeth też nie. Jak wyglądał włamywacz? Było ciemno. Niewiele pamiętam. Na twarzy miał coś w rodzaju maski. A może jakiś wszczep? Nie zdążyłem mu się przyjrzeć. Elizabeth też go nie widziała? Wszystko przespałam. Zmęczenie kampanią robi swoje. I co ustaliła wasza ochrona? Tu sprawa robi się naprawdę podejrzana. Nie stwierdzili żadnych śladów włamania. Nie znaleziono też pocisku. Monitoring niczego nie zarejestrował. Strażnik przy wejściu też. Zasugerowali, że wszystko to musiało się Jeffowi po prostu przyśnić. Wygodne tłumaczenie. Dlatego Liz dała dziś ochronie wolne. I zadzwoniłem do ciebie. A ci ochroniarze z SSI? Co to za firma? Są na rynku od 15 lat. Mają klientów w całym mieście. O ile dobrze pamiętam, polecił mi ich ktoś ze znajomych. Myślisz, że mogą wstać za tym włamaniem? Myślę, że SSI może kogoś kryć. Przychodzi ci ktoś do głowy? Może ci sami ludzie, którzy zamordowali poprzedniego burmistrza. Albo Weldon Holt. To konkurent Jeffa w wyborach, w dodatku przegrywa w sondażach. Ale to mógł być ktokolwiek. Naprawdę. Jeff ma wielu potężnych wrogów. Możemy tak zgadywać przez cały dzień. Rozumiem. Dlatego do ciebie zadzwoniłem. Chcę się dowiedzieć, o co tu chodzi. Jest coś jeszcze, o czym mi nie powiedziałeś? To chyba wszystko. Elizabeth? Tak, wszystko. Pewnie i tak niczego się nie dowiemy. Daj spokój. Jestem przekonany, że Vee coś znajdzie. To co? Chyba możesz już działać. W porządku. Muszę rozejrzeć się po mieszkaniu. Oczywiście. Elizabeth się oprowadzi. Ja muszę uciekać na spotkanie. Daj znać, jak coś ustalisz. Polityk. Ufać takim, czy nie ufać? No to chodź.
Oprowadzę cię. Okej, okay, chodźmy. Zaczniemy od miejsca, gdzie Jeff zobaczył intruza. Muszę przyznać, że czasem mam już dość tego wszystkiego. Polityki? Na razie skutecznie odrzucamy propozycje współpracy ze strony Night Corpu, biotechniki, Arasaki. Z naciskiem na razie. Jeśli Jeff zostanie burmistrzem bez długu wdzięczności, to już będzie sukces. To biuro Jeffa. Jego mostek dowodzenia, magazyn i rupieciarnia w jednym. Plakacik. Głosuj na Peraleza. Wydatki na kampanię i pensję sztabową idą z naszego prywatnego konta. Dlatego składujemy tu materiały kampanijne. Tak jest po prostu taniej. Crunch Food? Musicie być z Jeffem naprawdę zapracowani. Kampania. Człowiek nie ma czasu myśleć o jedzeniu, więc zamawia śmieci. Ale rzeczywiście, Jeff ostatnio nie je niczego innego. Akt eksterminacji ptaków. Ustawa przyjęta przez Radę Miejską Night City w Raku w dniu 4 maja 1963. Deklaracja celu w obliczu katastrofalnych skutków epidemii odzwierzęcych, jakie z coraz większą częstotliwością wybuchają w Night City i w trosce o zdrowie jego mieszkańców, my, Rada Miejska, podjęliśmy decyzję o całkowitej eksterminacji ptactwa na terenie miasta oraz w promieniu 300 km od jego granic. Proces eksterminacji rozpocznie się z dniem 7 maja 1963 roku i zostanie przeprowadzony przez kontrahenta wybranego w procesie przetargu. Załącznik, coś tam, coś tam. To osobisty komputer Jeffa. Nie sądzę, żebyś znalazł w nim cokolwiek na temat włamania. Wiesz co, Ola, szczerze nienawidzę reklamy. Pistolet, strzelanie do ustawy to jest naprawdę niskie i tandetne. Mówiłem, że chcę przeprowadzić kampanię z godnością i że będę traktował wyborców z szacunkiem. Lea Patel. Jeff, z całym szacunkiem do ciebie oraz twoich wyborców. Te spoty reklamowe są wyświetlane zwykle pomiędzy Watsona Whore a Guns N' Roses. Musisz komunikować... Guns N' Horses. Musisz komunikować się z wyborcami w języku, który rozumieją. No w sumie... Panie Perales, pańska małżonka poinformowała mój zespół, że zamierza pan zatrudnić najemnika w związku z wątpliwościami dotyczącymi śmierci burmistrza Reina. Rozumiem owe wątpliwości, ale zapewniam, że najlepiej postawić tę sprawę policji. A jeśli obawia się pan, że nie można im ufać, proszę pozwolić moim ludziom przeprowadzić dochodzenie w pańskim imieniu ze strony mojego zespołu. Mogłoby coś najwyższą dyskrecję. Od Erika Bouchera. Hej Jefferson, będę potrzebował, żebyś rzucił okiem na treść kluczowych punktów programu, a konkretnie moich sugestii dotyczących przeprowadzenia wątku korporacyjnego. Nie jestem pewien, czy się dobrze ostatnio zrozumieliśmy. Erik, twoja oględność czasem bywa serio irytująca. Boucher. Powtarzam to jako szef twojego sztabu. Jeff, wiem, jak ważna jest dla ciebie opinia publiczna i tak dalej, ale już i tak grasz mocno korpom na nerwach. Blokujesz sobie potencjalne źródła finansowania, stwarzasz ryzyka nacisków, etc. Nie pogarszaj tego, błagam. Perales. Chodzi o szczerość, Erik. O wiarygodność, a nie o podlizywanie się publiczce. Poza tym, czy ty mnie masz za amatora? Wiem, gdzie leży granica i karpy, i korpy też to wiedzą. Potrafię grać w tę grę. Śpi spokojnie. Boucher. W porządku, po prostu ostatnio bywasz odrobinę nieobliczalny. Tak, wiem, jak dotąd to się nam opłaca, ale boję się, że kiedyś przesadzisz. No nic, pamiętaj, żeby się wyspać, bo potrzebujemy cię z czystą głową. Jeff, możesz mi powiedzieć, co Lea robi z powrotem na stanowisku? Wydawało mi się, że ją zwolniliśmy. Coś mi ominęło? Perales. Nie rozumiem, o czym ty mówisz, Boucher. No, ona znowu tam jest. Jakby nigdy nic. Dziś rzuciła mi nowy spot, który podobno zaakceptowałeś. Co jest grane? Perales. Erik, o czym ty do cholery piszesz? Kto ci powiedział, że masz ją zwolnić? Bo na pewno nie ja. Jak masz coś do niej, to z nią pogadaj, bo jeśli o mnie chodzi, to Lea zostaje na swoim miejscu. Nigdzie się ze sto nie wybierała. Ogarnij się, Boucher.
Dobra, zapomnij, musiałam coś pokręcić. Szkoda, że bez dźwięku. Że oni, te wszystkie psaci w grach są zawsze w tym samym stroju. Chyba tylko Wektor był na pogrzebie Jackiego w innym stroju, w sensie w tym, bo w garniaku, bo nie wypadało w tym roboczym stroju Reaper Doga być. A, faktycznie do ustawy strzela. To trochę mi to przypomina tego nowego prezydenta Argentyny, czy Wenezueli. Vote Perez for Night City Mayor, Hellfire for ya. Taka fajna gra słów w sumie. Tu się jeszcze mamy. Szczęśliwa rodzinka. To wasza córka? Tak, Zoci nasz skarb. Ale przebywa za granicą, na uniwersytecie. Za granicą? Europa. Prestiżowa uczelnia, dobra edukacja. Wiem, za oceanem, daleko, ale z uwagi na wybory, tak jest bezpieczniej. Okej. Idziemy dalej. To jest nasza sypialnia. Ślubna fotografia? Ciekawe tło. Zależało mi na niebieskich różach. Zamówiliśmy ich całą ciężarówkę. Niebieskie róże? Jesteś pewna? Przecież te kwiaty na zdjęciu są czerwone. No tak. Faktycznie nie mieli niebieskich, pamiętam. To jest podejrzane. Powiem szczerze, co powiedziała. Ty, chyba nie jesteśmy kompletnie. Nie, już przez chwilę myślałem. Trochę ta budzenia czerwona niż sądziłem. Ale widoczek jest ładny na Night City. Chociaż taka trochę średniała ta widokówka. Czy tu jest ten cały holodeck? O, tu coś jeszcze mamy. Pistolet. To Jeffa? Nie, mówię, ale... Tak, to ten, po który sięgnął Jeff tamtej nocy. Kurde, kawał mieszkania. Bez kitu. Jeśli chcesz iść na dach, to pozwól, że ja tu zaczekam. Jasne. Kurde, te róże, powiem wam, taki... Aż mi się włosy zjeżyły. Jak powiedziała o niebieskich. Thank you.
No, widoczek niezły. Śmieszne te samochodziki, tak z daleka. No cóż, iluzja musi być. Szybko się pojawiła, przez chwilę myślałem, że chce mnie zabić czy coś. Chodź, chodź tędy, śliczna. Ślady krwi. Wyczyszczone, ale niezbyt dokładnie. Skąd ta krew na podłodze, nie wasza? Na 100% nie nasza. Może włamywacza? Pewnie tak. NHO4H, rozwój 30%, wygetor, współczynniki do czyszczenia. Czy już czyszczone? Piwniczka. No proszę. Chyba możemy umieścić waszą ochronę na pierwszym miejscu listy podejrzanych. Sprofanowali naszą prywatność, skurwysyny. Pod moim dachem. Ciekawe, jak długo już to przed wami ukrywają. Zbyt długo. Koniec z tym. Gadasz do siebie? W tym domu nie postanie już noga żadnego... Od czasu, jak ciągle łazi za mną jeden taki ty. Moja głowa. Coś nie tak? Nie przejmuj się mną. Rób, co masz robić. Co za numer? Rutynowe zachowania obiektu wykraczają poza normalne zróżnicowanie. Alfa zaczął przyjmować stymulanty, prawdopodobnie w wyniku wzmożonej presji spowodowanej ostatnimi wydarzeniami. Zdala się na spotęgowanie sygnału tłumiącego. Pomimo obiekcji ze strony szefa ochrony, Wallace, obiekt Alfa, zwrócił się po wsparcie do miejscowego najemnika. Takie zachowanie kwalifikuje się jako ekstremalna anomalia behawioralna i podaje wątpliwość całościową stabilność Alfy. Wnioskuje się o awaryjną konserwację, ale język. Wniosek o konserwację dla projektu Condin, obiekt Alfa, zostaje rozpatrzony pozytywnie. Wdraża się proces koordynacji z zespołem pomarańczowym. Najemnik zatrudniony przez Alfę pojawił się na miejscu. Agenci operacyjni poziomu pomarańczowego uniknęli interakcji. Pomarańczowy melduje, że najemnik nie będzie stanowił problemu. Czy to chyba mowa o mnie? Podczas zaplanowanych procedur konserwacyjnych wystąpiła ekstremalna anomalia behawioralna. Agent operacyjny błękitny 66M został ciężko zraniony przez obiekt Alfa i ewakuowany przez zespoły pomarańczowy i czarny. Aktywowano protokoły zawieszenia projektu i tylko zespół pomarańczowy zostanie na miejscu. Zespół czarny ma kontynuować obserwację do czasu, gdy projekt będzie mógł zostać wznowiony. To nastąpi nie wcześniej niż po audycie i podsumowaniu raportu błękitnego. Dark Star. Do wszystkich oderwanych od ziemi. Good one. Jakaś dziwna elektronika. Tylko do czego to służy? Podpięta do ekranów ściennych. Ciekawe, dokąd jeszcze prowadzą te kable. No, zaraz tam się dowiemy.
Ja pierdziele. To jest creepy, jak cholera. Ale idziemy na górę. Tak, to żeśmy tędy wyszli, o proszę. Dziwne. Ten tech to prehistoria, ale samo urządzenie nie wygląda na stare. Widziałem coś takiego na wojnie. Militech używał podobnych transmiterów. Krótki zasięg nadaje po linii wzroku, ale nie da się przechwycić sygnału. Mówisz, że nadaje po linii wzroku? Może gdzieś tu zobaczymy odbiornik. Jest. Widzę drugą antenę, obok stoi czarny van. Wygląda jak to, czego szukamy. Wygląda na to, że antena nadaje do naszego tajemniczego vana. Ciekawe, czy Elizabeth kojarzy ten wóz. Teraz tędy. To grubsza sprawa, Liz. Kampania Jeffa może stanąć pod znakiem zapytania. Kampanią ja się będę martwić. Lepiej mi powiedz, co jeszcze odkryłeś. Czy tak się ustawiła? Nadajnik na dachu emituje sygnał do nieoznakowanego vana pod domem. Wiesz coś o tym? Nie montowaliśmy żadnego nadajnika. I nie wiem nic o tym vanie, ale to pewnie SSI. Być może, ale używają rzadko spotykanej technologii. Zamierzasz to sprawdzić? Tak, zaraz złożę im osobistą wizytę. Więc czekam tutaj. Na razie nie mówmy o niczym Jeffowi, dobrze? Jak chcesz. Zadzwonię do niego, jak dowiem się czegoś konkretniejszego. W porządku, tylko pamiętaj, że Jeff może być akurat zajęty. Ale zawsze możesz przekazać wszystko mnie. Okej, będę pamiętać. Pytanie, czy to coś jest na dole jeszcze? A jeśli tak, to co to jest? Przedmowa do drugiego wydania. Po premierze tej książki odbyło się wiele ciekawych spotkań. Rozmawiałem z ludźmi, którzy sami otarli się o cyberpsychozę. Rozmawiałem z ludźmi, którzy stracili bliskich z rąk cyberpsycholi. Rozmawiałem też z krewnymi tych, których musiałem odstrzelić, ale zawsze były to miłe rozmowy. Po jakimś czasie widziałem już, czego się spodziewać. Zawsze dostaję pytanie, czy kiedyś oberwałem w trakcie akcji, żeby to raz. Kto był najtrudniejszym przeciwnikiem do neutralizacji? Golden Springs, Malkiller w 63. Suki syn miał tytanowe kości wzmocnione Synskin. I jakie są źródła cyberpsychozy? Chciałbym wiedzieć. A na spotkaniu w Haywood padło pytanie, którego wcześniej nie słyszałem, a mianowicie, czy jest coś, co nie daje mi spać po nocach? Odpowiedź brzmi, tak, ale nie są to powidoki krwawiących ofiar, ani ryk płonących żywcem kolegów z oddziału. Jakkolwiek okrutne by to nie brzmiało, przyzwyczaiłem się, taka praca. To, co mnie naprawdę niepokoi, to sprawia, że moje serce zaczyna odbijać się o żebra, to świadomość, że ja sam mogę popaść w cyberpsychozę. Przecież też mam wszczepy i to sporo. Przecież zagłuszałem uczucia syntetykami, żeby nie czuć strachu, żeby nie mieć wątpliwości. Mam świadomość, jak krucha jest moja ludzkość, moje ja. Jeden źle przycięty neuron, jeden strzał z hormonu za dużo i po mnie.
Mózg się wyłącza. Jestem automatem, który chce tylko jednego – zabijać. Co wtedy? Boję się myśleć. W końcu poprosiłem moją żonę, żeby trzymała w szafce nocnej naładowany rewolwer. Wie, że jeśli zacznę w nocy wrzeszczeć, ma wpakować mi cały magazynek prosto między oczy. Na początku panowała, ale w końcu zrobiła, o co prosiłem. Do tej pory śpię spokojniej. Kurde, może on ma jakąś cyberpsychozę? Czekaj, czy się uda. 1C. BD. 5-5. 1C. 1C. E9. BD. 1C. Zespole, zbliża się czas prac konserwacyjnych. Znacie procedury, na miejscu powstanie obecnie jedyny kluczowy personel. System ochrony zostanie na ten czas wyłączony i wyczyszczony. Zespole, pomimo moich zastrzeżeń, Jefferson postanowił skontaktować się z najemnikiem w sprawie dotyczącej polityki. O ile motywy kierujące Jeffersonem są uzasadnione, uważam, że obecność osoby z zewnątrz budzi obawy. Jeśli spotkacie rzeczonego tajemnika, nie rozmawiajcie z nim, chyba że zostaniecie poinstruowani inaczej. W innym wypadku postępujcie we wszystkich sprawach zgodnie z normalnymi procedurami. Tam jeszcze plik jest. Nad 5. Plik usunięty, czerwony, niebieski, ciekawe. Podręcznik solo Morgana Blackhanda. Wstęp. Uważasz, że nadaje się na zajebistego solo, co? Pewnie, że uważasz. Inaczej, po co brałbyś do ręki tą książkę? Chcesz wygrywać? Przerażać? Budzić respekt? Może słyszałeś, jak ktoś powtarza moje słowa o bitwach, które się da wygrać jednym spojrzeniem, zanim padnie pierwszy strzał? Zdradzę ci sekret. To jest możliwe, ale dopiero po długich latach ciężkiej harówki, której możesz nie przeżyć. Czekają ci tysiące bujek i strzelanin, a na dodatkę hektolitry przelanej krwi. Również twojej własnej. Lepiej zainwestuj w dobrego Jupera, bo coś czuję, że zostaniecie bliskimi kumplami. Średnio co tydzień usłyszysz, że tym razem to już naprawdę powinieneś zginąć. Zaręczam, że usłyszysz. Oczywiście, jeśli będziesz miał szczęście. W dzisiejszych czasach każdy dzieciak z większą giwerą, skórzanym płaszczem i wyrzutnią mikropocisków myśli, że solo. A wiesz co? To, że zabiłeś z uśmiechem na ustach paru kolesi, nie znaczy, że nim zostałeś. Każdy może zabijać. Znam rockera, który wysadził w powietrze całą zgraję korposów. Czy ta akcja uczyniła go solosem? Nie, uczyniła go trupem. I co? Nadal chcesz zostać zajebistym solo? To świetnie, w takim razie napisałem tę książkę właśnie dla ciebie. Tak, jest w tym coś takiego creepy, wam powiem szczerze. Witam w zespole i gratuluję nowego przydziału. Staliście już poinformowani o ważnej pracy, jaką tu wykonujemy, ale chciałbym poświęcić chwilę i przypomnieć o żywotnym charakterze naszych obowiązków. Naszym priorytetem jest ochrona głównych obiektów. Ze względu na status VIP pozostają oni w ciągłym niebezpieczeństwie nie tylko z powodu oczywistych zagrożeń, ale także z uwagi na potrzeby prywatności i stabilności emocjonalnej. Natychmiast zgłaszajcie mi wszelkie anomalie zachowań któregokolwiek z VIP-ów, zarówno na miejscu, jak i poza nim. I nie zakładajcie, że wasz partner to zgłosi. Myślę, że wolelibyśmy trochę dodatkowej roboty papierkowej niż pełną anomalię klasy 6. Wasze poświadczenie bezpieczeństwa ma kod pomarańczowy, co daje wam dostęp do wszystkich obszarów z wyjątkiem sektora zerowego. Sektor zerowy jest przeznaczony tylko dla agentów operacyjnych poziomu błękitnego i czarnego. Jeśli spotkacie błękitnego lub czarnego agenta w trakcie ciemnych godzin, nie przeszkadzajcie mu ani nie wchodźcie z nim w interakcję, chyba że dostaniecie wyraźne polecenie ode mnie lub agenta operacyjnego. Postępujcie zgodnie z powyższymi zasadami, zapewnimy dalsze pomyślne działanie projektu i bezpieczeństwo naszych VIP-ów.
Mamy naglącą sytuację w głównej lokacji. Podczas procedury konserwacji wystąpiła anomalia behawioralna i agent błękitnego poziomu został zraniony przez obiekt Alfa. Alfa jest bezpieczny, ale błękitny 66M zostaje w stanie krytycznym. Zgłaszam żądanie awaryjnego dostępu do sektora zdrowego w celu pozyskania składowanych tam zapasów medycznych. Nie mogę zdalnie autoryzować sektora zerowego, ale kod dostępu do jednostki głównej to 6709. Możesz zdalnie obsługiwać dostęp do sektora zerowego i z tego terminala. Powiadomiłem kierownictwo o tej sytuacji, zespół ratunkowy czarnego poziomu jest już w drodze. 6709. O proszę. Czy myśmy tu byli? Kochanie, wiem jak bardzo chcesz nam pomóc w czasie swojej przerwy na uczelni, ale myślę, że najlepiej zrobisz zostając na razie w Europie. Mamy pełną kontrolę nad kampanią, a ty powinnaś myśleć o teraz o sobie. Jesteś za granicą, skorzystaj z tego. Całuję mama. Ksochi. Dobra, rozumiem. Chodzi ci o to, że jak się zaangażuję w kampanię, to wystawię się na celownik. Słyszałam, że Ryan zmarł na tak serca, ale nie jestem głupia. Wiem, że burmistrzowie Night City mają zwyczaj odchodzić ze stanowiska w pudełku. Łapie. Proszę, uważajcie na siebie, ok? I słuchajcie się swojej ochrony. Piszę w imieniu Jeffa. Chodzi o pewną delikatną sprawę, przy której bardzo przydałaby się nam twoja specjalistyczna pomoc. Przyznam, że liczę to na zwrócenie uwagi i przysługi, jaką Jeff oddał swojego czasu Maxom. Czy mogę na ciebie liczyć? Nie jestem pewna, czy będę w stanie, ale mogę wiedzieć, o co konkretnie chodzi? Chodzi o pewien braindance. Nie ukrywam, sprawa jest wysoce delikatnej natury. Zależy nam na dyskrecji nie mniej niż na profesjonalnej analizie wspomnianego materiału. Zależy nam również na czasie, więc liczę na szybką odpowiedź. Oczywiście ty możesz liczyć na to za odpowiednie wynagrodzenie. Niestety nie będę w stanie się w to teraz zaangażować, ale znam kogoś, kogo powinniście zadzwonić. To najemnik Towarzystwa Afterlife. Pierwsza liga, wołają na niego i na pewno wam pomoże. To sympatyczne. Dziękuję za kontakt. Helis, przepraszam, że zwracam ci uwagę, ale czy Jeff wspominał ci może, dlaczego zmienił zdanie w kwestii zwolnienia Lei Patei? Jednego dnia umawiamy się, że wywalamy, a drugiego Jeff mi pisze, że nie wie, o co chodzi. Czuję się trochę zgubiony w tej kwestii, jeśli mam być szczery. Nic się nie przejmuj, Jeff wszystko mi przekazał. Po prostu wypadło mu z głowy, że tak się umawialiście. W każdym razie zaszły pewne zmiany, które wpłynęły na decyzję o pozostawieniu Lei na stanowisku. Wybacz proszę Jeffowi, nie zwracajcie sobie z tym głowy. W porządku, dzięki za wyjaśnienie. Kurde, to jest... Kto tu co ukrywa? Te obrazy, jakby taki szum. No nie, że zakręcić, wam powiem tak szczerze. A, on tu sobie dalej siedzi, zaraz. Czyli tędy. Tędy. A i teraz tędy? No tak, ja zapomniałem, tu przecież było piętro. Do tego wozu teraz gonimy. No, przyznam, że to jest ciekawy wątek. Jest creepy w cholerę. Bardzo taki haunting. Tak, to słowo to bardzo do tego wątku to pasuje. Wi, może weźmiesz samochód? Wiesz, ten van w każdej chwili może odjechać. I chyba tak zrobimy. Tylko mi się wydaje, że my weźmiemy tego huna, który, dzięki któremu łatwiej będzie nam jeszcze go strzelać. Ja
Jest dziad. Wnętrze wypchane elektroniką, brak oznaczeń producentów, modyfikacje niewykrywalne przez mój soft. Takich ciężarówek masowo nie produkują. Co oni tam trzymają? Podsłuchy. Może ten wóz należy do służb? Albo media szukają haków na peralezów? Jeśli tak, to w środku może siedzieć nasz włamywacz. Chyba się przywitam. Ucieka. Sprawdźmy to. Nie zgub ich, Vi. Wkręciłeś się. Możemy być na tropie jakiegoś spisku, mówię ci. To mogą być korporacyjni szpiecy albo chuj wie kto. Zaknął rzuca. Kurde. Poszła won, kurde. A kto? Grube ryby, ludzie cienie. Szpiegują takich peralezów, szukają haków, szantażują, manipulują wyborami. Wciągają was w morce. Nie podoba mi się to czas. Namierzono pojazd podejrzanego. Przesyłam szczegółowe dane. Uwaga, podejrzany wymknął się. Kontynuować poszukiwania w sektorze. Dobra, typ leży. Jednego typa mniej. Nasz najnowszy wynalazek! Uff.
Gdzie oni są? To coś pod spodem jeszcze będzie. Okej, chłopaki z pewnością docenią, że posprzątamy im trochę. Te solówki to są piękne. Dobra, być tak. BD 5-5. Jeden C. A 7A. O, jak mało brakowało. Cóż. Okej, tam coś jeszcze będzie. To chyba po cicho to by za Chiny by nic nie wyszło. Też może by i wyszło. Ok, jeszcze zobaczymy.
BD 7A 1C 55 FF 7A. No proszę. Ha! To była fajna animacja. O, w mordę. Panie przestrzanili? Przebiłem się. Jesteśmy w środku. Info lepsze niż w kartotekach policyjnych. Zdjęcia, historia chorób, podatność na neuroplastykę to jakaś baza danych. A to skany mózgów peralezów. Biologiczne matrycowanie, neuroplastyczność. Kurwa. A to niebieskie? Co to jest? Nowe połączenia neuronalne. Oni ich nie szpiegują, Johnny. Oni im mieszają we łbach. Czyli jak? Że ktoś tu dosłownie kontroluje naszych czystych jak łza polityków? Mhm. Te czerwone plamy to ślady pamięciowe w okolicach hipokampu. Widzisz, jak nachodzą na te niebieskie? No i co? Oni wdrukowują im nowe wspomnienia, zmieniają osobowość. To jakiś grubszy syf, Johnny. Ja pierdolę. Mają tu też inne króliczki doświadczalne poza peralezami. Ściągnij te damy. Będą chcieli je odebrać i wtedy się odsłonią. Kurwa, kasują całą zawartość. Nakryli nas. Wiedzą, że ktoś im grzebał w bazie. Ciekawe, czy wiedzą też, kto grzebał. No tak, tu już raczej nie ma nic. Vi, masz jakieś wieści? Jeśli stoisz, to lepiej usiądź. To jeszcze grubsza sprawa niż zakładaliśmy. To znaczy? Ktoś wami manipuluje i to dosłownie. Zeskanowali wam mózgi i stosują jakiś rodzaj warunkowania, żeby... Stop! Nie przez telefon. Jasne. Niedługo u was będę. Nie. Ty i ja musimy porozmawiać w cztery oczy. Będę na ciebie czekać w małym ramen shopie w Japantown. Wyślę ci namiary. W porządku. Będę. Dobra, to była nieźle odjechana akcja, przyznam. Naprawdę. Dobra, to w tym... Czekaj, co tam nam zostało, czy już nic? Chyba nic. Dobra, czyli w tym odcinku to będzie tyle. Ja wam dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka, w którym będziemy kontynuowali wątek peralezów, bo jest zajebisty. Dzięki za uwagę. Hej!